skoro Rosja zamierza podporządkować Ukrainę, zniszczyć pokój, to my musimy wykorzystać naszą najpoważniejszą broń. Tą bronią jest gospodarka. Tą bronią jest zapobieganie zasilania machiny wojennej Putina w dodatkowe środki. Coraz lepiej Europejczycy, coraz lepiej Rada Europejska rozumie, że nie może być pokoju bez wolnej Ukrainy i że pokój za wszelką cenę nie jest rozwiązaniem, które Unię Europejską satysfakcjonuje. Rosja chce zgotować długotrwałą wojnę i jednocześnie wywołać głód w świecie. I tym tematom poświęciliśmy również sporo czasu podczas Rady Europejskiej. Musimy porzucić iluzję, że Europejczycy będą kiedykolwiek żyli w spokoju w cieniu rosyjskiego imperializmu. To są pewne ogólne refleksje, ale bardzo ważne, ponieważ one podczas tej wczorajszej debaty i dzisiejszej wybrzmiały bardzo mocno. I jakkolwiek dyskutujemy w cieniu straszliwej wojny, to jednak jest pewnym powodem do ostrożnego optymizmu, że nie tylko jedność Europy cały czas jest utrzymana, ale też i świadomość tego, jak strasznym, jak podłym, jak brutalnym, jak bestialskim reżimem jest reżim moskiewski i jak głęboko ta świadomość wnika do rządów, ale także do serc obywateli Europy Zachodniej, jest czymś bardzo ważnym, czymś, co może odmienić losy wojny. Dyskutowaliśmy przede wszystkim o sankcjach. Wśród wielu sankcji chciałbym skupić się na kilku najważniejszych tematach. Po pierwsze, poszerzenie listy oligarchów. To tutaj konsensus osiągnęliśmy szybko. Ale także włączenie wreszcie Sberbanku, banku, który do tej pory był wyłączony z sankcji, zostanie w pełni wyłączony dzisiaj ze SWIFT-u. Był wyłączony z sankcji w tym sensie, że nie podlegał wyłączeniu z systemu rozliczeniowego SWIFT. To jest jeden z głównych banków rosyjskich. Zabiegaliśmy o to od dawna. Wreszcie nasz głos został wysłuchany. I trzeci obszar sankcyjny to oczywiście ropa i sankcje na ropę. To, szanowni państwo, w latach poprzednich około 40% dochodu rosyjskiego budżetu, rosyjskiego eksportu, a więc podstawowa wartość, podstawowa wielkość, główny surowiec eksportowy. I dyskusja była bardzo burzliwa momentami, ale jednocześnie bardzo rzeczowa, pełna dobrej woli. I cieszę się z tego szczególnie, ponieważ wbrew pesymistycznym głosom, wbrew tym, którzy wieszczyli jednocześnie rozpad Grupy Wyszehradzkiej, chcę powiedzieć, że nie tylko Grupa Wyszehradzka zachowała pełną spójność, ale w dyskusji z panem premierem Republiki Czeskiej, premierem Węgier udało się wypracować odpowiedni kompromis. Nie ma co przecież ukrywać, że jest kilka krajów, właśnie Czechy, Słowacja, Węgry, Austria i Luksemburg, jedynie te 5 krajów, które nie mają dostępu do morza. W związku z tym szczególne potraktowanie tych krajów jest jak najbardziej uzasadnione. A to szczególne potraktowanie w kontekście ich zgody na wdrażanie sankcji. Na wdrażanie sankcji, za którymi my opowiadaliśmy się jako jedni z pierwszych. Ba, jako jedni z pierwszych również rozpoczęliśmy odchodzenie od rosyjskiej ropy i cały czas to się do dzisiaj dzieje, materializuje, że w ślad za nami poszła także ogromna większość Unii Europejskiej i udało się utrzymać kompromis z pewnymi nieco przedłużonymi okresami przejściowymi. Cała Unia Europejska odejdzie od rosyjskiej ropy. To jest, szanowni państwo, rewolucja gospodarcza. To oznacza, że Rosja w sposób trwały w niedalekiej przyszłości zacznie tracić swoje dochody i to bardzo ważny element całej naszej debaty. Przejdę teraz do drugiego tematu, czyli bezpieczeństwo i polityka obronna. Tutaj to, na czym zależało nam w szczególności, to
włączenie bardzo mocno całej architektury obronnej Unii Europejskiej do NATO. Coś, co jest może oczywiste dla wszystkich Polaków i cieszę się, że tak jest, nie jest całkiem oczywiste dla wszystkich przywódców zachodnich i dlatego i w tej dyskusji musieliśmy zabiegać i wysiłkami dyplomatycznymi i poprzez dyskusję na sali plenarnej o rozszerzenie znaczenia NATO dla architektury bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej. Polska należy do tych państw, które wspólnotę transatlantycką traktują jako najwyższe dobro i cieszę się, że ta argumentacja została przyjęta, że rozmawialiśmy o kontekście Ukrainy właśnie z wieloma krajami, także w zachodniej części Unii Europejskiej w bardzo jednolity, spójny sposób. Tutaj też Putin ponosi porażkę, ponieważ liczył na rozbicie Zachodu, a Zachód, wolny świat, może tak powinienem powiedzieć, bo to nie tylko Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, ale dużo szerzej, jest zjednoczony jak nigdy w walce z rosyjskim barbarzyństwem. W obliczu walki z tym barbarzyństwem, któremu wiele czasu poświęciliśmy, skupiliśmy się także na tym, jak wzmocnić potencjał obrony Unii Europejskiej, jak dokonywać wspólnie zakupów, pracować nad technologiami. I tutaj Polska też ma szansę być beneficjentem tych programów obronnych, które my wzmacniamy u nas w kraju, na nikogo się nie oglądając, na nikogo nie czekając, ale cieszę się, że nasi partnerzy z wolnych krajów europejskich także dochodzą do takiego wniosku. Wzmacniają swój arsenał, swoje zamiary współpracy i to dobra wiadomość dla umocnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Trzecim z dużych tematów była kwestia bezpieczeństwa energetycznego w szerszym horyzoncie czasowym i w szerszym znaczeniu tego słowa. I tu również znaleźliśmy wspólny mianownik z przywódcami Unii Europejskiej. Zgodziliśmy się co do tego, że należy nie tylko jak najszybciej odchodzić od rosyjskich paliw kopalnych, ale także przeformułować politykę energetyczną, klimatyczną tak, aby ona odzwierciedlała wyzwania czasu współczesnego. Czyli żeby, krótko mówiąc, nie udawać, że nie ma wojny na Ukrainie i że jedynie zajmujemy się klimatem. Myślę, że te uwagi, które zgłosiłem wczoraj już po północy, też zostały przez ogromną większość krajów dobrze odczytane. Wskazujemy na wagę naszych własnych zasobów surowcowych, na to, żeby opierać się na współpracy z państwami pragnącymi pokoju, państwami demokratycznymi, ale także, żeby wspólnie postawić na nowe technologie, które w ciągu kilku, kilkunastu lat mogą całkowicie zmienić paradygmat energetyczny świata. I Polska chce być wśród tych państw, które na tym również skorzystają. My chcemy mieć czyste powietrze, zdrowsze społeczeństwo dzięki temu, ale także chcemy jak najmniej płacić za paliwa kopalne, a najlepiej w przyszłości wcale. Bo przecież dzisiaj mówimy o paliwach kopalnych z Rosji, ale nikt tutaj nie jest szczęśliwy w Europie, żeby płacić ogromne pieniądze na przykład innym państwom takim jak Norwegia, Stany Zjednoczone. Cieszymy się, że dzisiaj możemy od nich kupować węglowodory, ale to są bardzo, bardzo drogie surowce. Najlepiej jest dla naszej gospodarki, dla gospodarki krajów, które chcą się opierać na wiedzy, na usługach, na produkcji, a nie tylko na surowcach energetycznych, aby odejść od tego uzależnienia. I o tym również była dyskusja. Szanowni Państwo, kolejny niezwykle ważny temat, który troszeczkę mniej wybrzmiewa w debacie publicznej w Polsce, to bezpieczeństwo żywnościowe. Otóż my w Polsce jesteśmy bezpieczni żywnościowo. To jest banał, każdy Polak powie, przecież to normalne, nasze rolnictwo jest silne, eksportujemy w zeszły rok rekordowy blisko 40 miliardów euro i to wszystko prawda. Ale tu, dziś w Brukseli odbyła się bardzo poważna debata o bezpieczeństwie żywnościowym w Afryce, w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Dlaczego? Otóż zboże z Ukrainy to znaczna część importu tych krajów, który jest potrzebny, aby zabezpieczyć żywnościowo
tamte niezwykle ludne, niektóre z nich niezwykle ludne kraje, jak Egipt, ponad 100 milionów mieszkańców, ale wiele innych krajów również. I aby, szanowni państwo, nie dać Putinowi kolejnego instrumentu do ręki, bo Putin i reżim na Kremlu z premedytacją chcą wykorzystać właśnie również tę kwestię do nacisku na wolny świat, do nacisku na Polskę, do nacisku na Francję, na Niemcy, na Grupę Wyszehradzką. I robią to z perfidią, z premedytacją, nie bacząc na to, że może to oznaczać głodowanie milionów ludzi. Dlatego powiedziałem naszym przyjaciołom z Unii Europejskiej, że jesteśmy gotowi jako Polska zrobić wszystko, aby zmienić, poszerzyć możliwości infrastruktury, naszej infrastruktury granicznej, przesyłowej, transportowej, portowej w krótkim czasie. Tego się nie zrobi w tygodniach, ale już w miesiącach licząc można osiągnąć pewien rezultat. W najbliższym czasie będziemy rozmawiali o tym z naszymi partnerami z Ukrainy. Jak zrobić, żeby pomimo tej barbarzyńskiej polityki rosyjskiej móc wywieźć jak najwięcej zboża z Ukrainy. Bo Ukraina jest jednym z największych, najważniejszych eksporterów zboża na świecie, eksporterów do Afryki, na Bliski Wschód. To nie jest nasza konkurencja. Tutaj pomagamy jednocześnie utrzymać pokój, bezpieczeństwo, spokój w bardzo ważnych i przylegających do Europy od południa i od południowego wschodu terenów, państw i regionów. I tutaj również Polska zaproponowała bardzo konstruktywną współpracę. Sądzę, że będziemy w bliskim bardzo kontakcie z Komisją Europejską, co Polska może zrobić, aby dopomóc poprzez naszą granicę, poprzez szeroki tor, który dochodzi aż do Sławkowa, w szybkim transporcie przynajmniej części tego zboża, które utknęło w Odessie, utknęło na brzegu Morza Czarnego. Szanowni państwo, jeśli wojna jest naszą wspólną sprawą, to wraz ze skalą udzielanej pomocy przez państwa na pierwszej linii powinna także wzrosnąć pomoc dla Polski, dla Słowacji, dla Rumunii ze strony Unii Europejskiej. I cieszę się, że wprawdzie powoli, ale ta pomoc dochodzi. Tak jak mówiłem 2 miesiące temu, cierpliwości, spokojnie, nie ma co szukać kolejnych pól sporu. Egzekwujemy spokojnie te prawa, te środki, które nam się należą. Chciałoby się, żeby było to szybciej. Wiadomo, że tutaj brukselskie procedury żarna mielą trochę wolniej, ale to się dzieje i jesteśmy na dobrej drodze, żeby pozyskiwać też nowe środki zarówno na pomoc dla uchodźców, jak i również związane z przekazaną przez nas bronią na Ukrainę. Uzyskamy część środków z Unii Europejskiej w zamian za tę broń, którą przekazaliśmy na Ukrainę, ponieważ Komisja Europejska rozumie, że jest to nasza wspólna sprawa, że wojna generuje chaos, wojna generuje wielkie straty, wielkie problemy, oczywiście na Ukrainie, ale także problemy w innych państwach Europy. Choćby takie jak putinflację, takie jak wielką, bardzo wysoką, niewidzianą od dziesięcioleci w Niemczech, we Francji, w Holandii, ale także w Polsce, w Czechach i w innych krajach inflację. Więc dlatego właśnie musimy mieć konkretny i wiarygodny plan dla Ukrainy. O tym planie będziemy jeszcze rozmawiać za parę tygodni na kolejnym szczycie europejskim. Szanowni państwo, Rosja od kilku lat już szantażuje Europę, szantażuje odcięciem gazu i ten szantaż się zmaterializował, on się zadział. Szantażowała Ukrainę wojną i tę wojnę Rosja rozpętała. Teraz Rosja szantażuje cały świat kryzysem żywnościowym. Dlatego solidarnie musimy zrobić wszystko, aby ten kolejny szantaż się nie powiódł, bo ta zbrodnicza władza z Kremla jest w stanie podpalić pół świata, a może nawet cały świat, żeby tylko zrealizować swoje barbarzyńskie i straszne cele. W obliczu tej walki z Rosją my musimy
zachować jedność. I bardzo, bardzo się cieszę, że naprawdę w tych trudnych tematach, a doskonale Państwo wiecie, że szósty pakiet włączający ropę jako część sankcji był praktycznie martwy przed rozpoczęciem tego szczytu. Tak wielu komentatorów określało ten pakiet. Ale udało się utrzymać jedność, kompromis, pewną elastyczność, wbudować w mechanizmy naszych porozumień. I dziś jesteśmy jeszcze silniejsi niż parę dni temu, jeszcze bardziej skonsolidowani i przekonani, że musimy pomóc Ukrainie ocalić jej niepodległość i musimy pokonać Rosję. Pokonać w rozumieniu gospodarczym i pokonać w rozumieniu takim, aby ona zrezygnowała ze swoich zbrodniczych planów.